Cześć, nazywam się Bartek i witam Was na kanale Nicpoń Literacki. Dzisiaj przychodzę do Was z opinią na temat książki Pawła Wilkowskiego Opowieść o rzeczywistym człowieku z wydawnictwa Książkowe Klimaty. Książkę tę widzieliście u mnie w unboxingu dwa filmiki wcześniej. Jako, że książka nie jest jakoś zbytnio gruba, postanowiłem ją przeczytać jako pierwszą z tego właśnie nowego zestawu książek, które u mnie zagościły na półce. O książce, jak wiecie, nie wiedziałem w sumie za wiele. O samym autorze też nie. Paweł Wilkowski, urodzony w 1941 roku, jest to słowacki prozaik, tłumacz, a także redaktor. Jest uznawany za jednego z najwybitniejszych współczesnych pisarzy na Słowacji. Ta książka została wydana w ramach cyklu K4, czyli cztery wydawnictwa z Polski, Czech, Słowacji i Węgier wydają tę samą książkę w jednym czasie we wszystkich tych czterech krajach. Książka, jak widać, okładka jest bardzo fajna, bardzo mi się podoba, jest bardzo w moim stylu, takim nicponiowym. Podobają mi się kolory, podoba mi się faktura książki, podoba mi się, że są skrzydełka, chociaż oprawa miękka, ale ja w sumie lubię miękkie oprawy. Lubię tutaj strony, książka ma strony, brawo, brawo. To może przejdę do treści. Bo tak opowiadać książce i pokazywać ją, no każdy widzi, jaka książka jest. Główny bohater jest to 40-latek. Żyje on w Bratysławie w zakładowym mieszkaniu z żoną i synem. Jego żona jest kwiaciarką, pracuje w kwiaciarni, a syn się uczy. A on sam pracuje w zakładzie na jednym z takich kierowniczych raczej stanowisk. I rzeczy dzieje się w czasach realnego socjalizmu. To jest klucz tej książki. Realny socjalizm. Jeśli ktoś lubi czytać o tym okresie, to książka mu się pewnie spodoba. Chociaż nie ma tutaj za wiele faktów. Jako, że to jest dziennik, mamy tutaj tylko punkt widzenia jednej osoby, właśnie tego 40-latka, który nie jest zbyt lotny w swoich myślach i w swoim postępowaniu, ale ma swój urok. Przyznam, że książkę na samym początku czytało mi się dość trudno. To z tego względu, że jego poglądy bardzo, ale to bardzo odbiegają od moich. Jego postrzeganie świata. Nie ma się co oszukiwać. Faceci w latach komunizmu nie mieli zbyt dobrego zdania o kobietach. Ponieważ tak jak tutaj ten bohater na samym początku opisuje, że w sumie jego żona, co ona tam może wiedzieć o polityce? Ona tylko pracuje w kwiaciarni i w sumie co to jest za praca? Kobiety przecież mają inny mózg, one są bardziej nastawione na życie domowe, na normalnie gotowało się we mnie, jak to czytałem. Normalnie, nie mogłem. Myślałem, że porzucę tę książkę, ponieważ jest to zupełne przeciwieństwo tego, co ja myślę o kobietach. I normalnie chciałem odłożyć tę książkę i myślę, nie dam rady, ponieważ czytać takich dyrdymałów, ale się zawziąłem. Zawziąłem się i zmieniłem podejście do tej książki. Mówię sobie, trzeba ją ugryźć z innej strony, trzeba na nią patrzeć inaczej. Ponieważ wiadomo, łatwiej się czyta, jak się z czymś człowiek zgadza, a trudniej, jeśli jest coś nie po naszej myśli. No i tutaj właśnie jest tak pisane pod włos trochę. I to chyba jest urok tej książki, że trzeba trochę w tej głowie coś przestawić, żeby ją dobrze odebrać. Tutaj ten rzeczywisty człowiek jest to facet, który postanawia współpracować z SB, na początku może nieświadomie. Jest to człowiek bardzo naiwny, jest głupi. Nie boję się tego słowa. On jest po prostu głupi idiota do którejś tam potęgi. Nie używa szarych komórek. Po prostu daje sobą sterować jak jakieś zwierzątko w cyrku albo jak samochodzik na pilota. I w zasadzie każdy nim pogrywa jak chce. A on się daje i w zasadzie myśli, że to jest w sumie jego wybór.
ale tak naprawdę to, co on robi, to jest wszystko efekt manipulacji. No i ten rzeczywisty człowiek, tak tutaj sobie opisuje od stycznia do września, czyli przez 9 miesięcy opisuje, co mu się tam w życiu dzieje. A wbrew pozorom trochę się dzieje, ponieważ jest i romans, i jest współpraca z SB, i są jakieś intrygi, i są jakieś kumplowskie zatargi, też problemy małżeńskie, i też syn jest punkiem, jakąś odkrywa subkulturę nową, i tak w sumie mu wszystko rodzina robi na złość. No i teściowie nie są dobrzy, i matka mu nie pomaga, a on się biedak tak stara i nikt tego nie docenia. Nie ma co żałować głównego bohatera, bo jak wspominałem, on jest ćwierć inteligentem. Chciałbym też powiedzieć, ponieważ tak tutaj psioczę na tego głównego bohatera, że on jest taki głupkowaty, ale też on wzbudza trochę litość. Taki, tak się czyta, jak on postępuje, co mu się przydarza, taki uśmiech politowania się pojawia w trakcie lektury. Oj, ty głupku, głupku, no masz za swoje, sam sobie piwa naważyłeś, co teraz je pij. I w sumie jest to lektura dość przyjemna, chociaż ciężko nazwać przyjemną lekturę, jeśli się mówi o czasach socjalizmu, o współpracy, o tych podchodach władzy, jak oni manipulowali ludźmi, i tutaj właśnie ten główny bohater daje sobą tak manipulować. Ale ta książka to także pokazuje, że byli tacy ludzie, którzy w sumie bardzo wierzyli w ideę socjalizmu i dali się nabrać na to wszystko. No, my teraz jesteśmy o tyle mądrzejsi, że wiemy, jak to się wszystko skończyło, ale no był głupi on, bo jak można być tak ślepym na to, co się około dzieje. Sorry, że tak przeżywam, no ale dawno nie spotkałem takiego bohatera, co byłby takim, lekkoduch to jest złe słowo, ale taki debil. Debil. Powiedziałem to. Sorry. Przepraszam, jeśli kogoś urażyłem. Ale w sumie ten bohater wzbudza jakąś tam nić sympatii. Czasami jest nam go żal i chcielibyśmy, żeby wreszcie udało mu się coś więcej niż tą pocałować, tą swoją miłość, tą chwał, żeby dostał ten samochód, albo żeby... No nie chcę wam spoilerować tutaj za bardzo. Książka fajna. Jeśli się do niej odpowiednio podejdzie, nie bierzcie jej zbyt dosłownie od samego początku. Starajcie, jeśli sięgniecie po tą książkę, po opowieść o rzeczywistym człowieku Pawła Wilikowskiego, to nie bierzcie jej od samego początku super, super serio. Jest to naprawdę fajnie napisane w formie dziennika i nie ma tutaj jakichś wzniosłych słów, jakichś głębokich przemian, nie ma tutaj jakichś, bo tak sobie myślałem, kurde, 40-latek i będą jakieś tutaj metafizyczne przemiany, będzie tutaj wejście w ten 40 rok swojego życia i nagle w bohaterze się przemieni wszystko i będzie nowe życie, nowe wyzwania, a tutaj jest opis 40-latka, faceta, który w sumie z tym życiem nie wie, jak sobie poradzić, jakiś kryzys wieku średniego, jakieś takie problemy dnia codziennego, które tutaj są w książce opisane, ale naprawdę fajnie się to czyta. Jest to ciekawy przerywnik między tymi wszystkimi bestsellerami, kryminałami, powieściami szpiegowskimi, które ostatnio tam czytam, reportażami, że to tak trochę urozmaica moje literackie podróże. I dobrze, że takie książki wychodzą, że takie książki się wydaje. Tutaj pewnie będę sięgać po wydawnictwo Książkowe Klimaty częściej, ponieważ jest to taka literatura mniej oczywista, mniej bestsellerowa, ale na pewno ciekawa i warta uwagi. No tutaj w sumie już widzicie, w taki naturalny sposób już trochę tutaj kończę, podsumowuję.
Bo w sumie nie ma tutaj się za bardzo o czym rozgadywać na temat tej książki, ponieważ nie dzieje tutaj się za wiele. Romans biurowy, podchody do kobiety, niezrozumienie ze strony żony i syna i matki, praca z SB, w sumie brak jakichś wielkich marzeń, perspektyw. Tutaj w sumie nie ma za wiele, ale miło się to czyta, jeśli się do niej odpowiednio podejdzie. Przypominam, warto sięgnąć czasami po coś innego, po coś mniej wymagającego, ale ciekawego. Jak mówiłem na początku, chciałem tą książkę rzucić, pozbyć się jej i nawet wam powiem, że myślałem, że tą książkę wydam, ale ja sobie ją jednak zostawię, bo fajna jest. Kiedyś do niej wrócę, jak będę już na emeryturze i będę mieć dużo czasu i sobie przypomnę, a kiedyś czytałem książkę o takim głupku i mi się podobała, no to będzie ta książka. Jeśli chcecie poznać moją opinię pisaną, może będzie ona trochę bardziej zwięzła, zapraszam na mojego bloga nicponliteracki.blogspot.pl. Zapraszam na mojego Instagrama, na mojego Facebooka nicponliteracki. Dziękuję wam za wszystkie subskrypcje i zachęcam do dalszego subskrybowania i oglądania. No to będę się już z wami żegnać. Polecam wam książkę jako przerywnik między innymi lekturami Pawła Wielikowskiego, opowieść o rzeczywistym człowieku, wydawnictwo Książkowe Klimaty. Fajne wydawnictwo, mają fajne okładki, sorry. Ale taka sroka ze mnie. Pozdrawiam was serdecznie i do rychłego zobaczenia. Duj, duj!